the world be unfrozen, let it grow. Siema wszystkim, z tej strony Norris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Batman Arkham City. Zgłoszeń takich moich parafialnych, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że ten materiał, ten odcinek ma dogrywany właśnie audio, więc troszkę jest tutaj, będzie rozbieżność, bo Mądry ja nie zapisał ostatnio i musi teraz nagrywać sobie od nowa, więc mam nadzieję, że nie zanudzę was tym wszystkim całym gadaniem takim troszkę bez sensu, bo w sumie poniekąd wiem, o co tu chodzi teraz w tym nagraniu, poniekąd nie, bo mi trochę wyleciało, ale na razie gramy jako kobieta kot. Gramy jako kobieta kot i będziemy musieli zdobyć jakieś walizki, jakieś takie ważne dla niej rzeczy, jakiś skarb. Tylko że na początku musimy zająć się tymi jegomościami, którzy tutaj spacerują. I na razie zaczynamy od okradania ich. Okej. Zaczynamy od okradania ich, żeby zdobyć klucze, ale trzeba uważać, bo zobaczcie, oni są bardzo dobrze uzbrojeni, natomiast my jesteśmy słabo zrobioną postacią, więc trzeba zachować pełną ostrożność, żeby ich nie... żeby ich nie zwrócić na siebie swojej ich uwagi, więc... A przed chwilą mieliśmy idealny po prostu przykład tego, jak człowiek może być debilem. Gacie bym mu ukradł, a on by się nawet nie zorientował. Dobra, tutaj tamten też ma. Wszyscy mają chyba jakieś karty magnetyczne, z tego co widzę. Takie niebieskie, mrygające przy dupie. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, Norisku. Nie wydaje mi się, aczkolwiek zrób tak, jak uważasz. Okej, dobra, udało mi się. Tego nie pamiętam. What are you waiting for, Selina? You've got the keys. Get your ass to the control room and open that vault. Aha, czyli z tego, co ona powiedziała, to wydaje mi się, że mamy już wszystkie tutaj klucze do centrum dowodzenia, czy tam control room, to chyba tak mi się właśnie wydaje. Centrum kontroli, więc coś w tym właśnie stylu. What's wrong with you, Selina? Trying to leave without retrieving your precious loot from Strange's vault. No tak, włam się do głównego skarbca. No więc musimy teraz drzwi otworzyć, ale na początku, potem wydaje mi się, że będziemy musieli pozbyć się tych wszystkich przeciwników tutaj. I to jest akurat to, co pamiętam. I to jest właśnie to zadanie, jedno z grubszych tutaj, żebyśmy nie dali się wyczaić. Nie będę spoilerował, ale to jest na prawo. Teraz na lewo. No dobra, patrzcie, kombinuję, skubanie, skombinuję. Nie, moi drodzy, to zanim ja to tam zrobię, to ja wam troszkę utnę, żeby nie było. No, w końcu wyczaiłem, okej. Dobra, użyj spacji, tam było i teraz otwieramy sobie ten skarbiec. Dokładnie, o to chodzi. What's going on? Someone's opening the vault. Is this a drill? If it is, no one told us. Listen up, the room is hot. Spread out and search for intruders. No prisoners. Move! No, czyli generalnie dostali nakaz zabicia nas. I hope not. We've got special orders for him. With any luck, it's just some Arkham scum trying to get rich. Czyli musimy się ich pozbyć tutaj. Okej. No i najbardziej lubię właśnie takie przejścia, że możemy sobie polatać tymi szybami wentylacyjnymi i bezkarnie ich wymordować tutaj, ogłuszać w ogóle wszystko, tak żeby nikt się nie zorientował. Tak, dokładnie, tak jak pamiętam, musimy ich tutaj wyeliminować i poczekać, aż będą rozdzieleni. Wow, kolego, teraz to, że się odwalił, głupotę.
Zaraz będzie zgon. Dokładnie. I will enjoy dissecting your brain, Miss Kyle. What's going on? Aha, dobra. Czyli okej, okay, czyli pamiętam, że zaczynamy od tego momentu, jak musimy ich wyeliminować. Czyli po prostu trzeba to dobrze rozegrać teraz, żeby nie było znowu takiej sytuacji. Chociaż osobiście nie pamiętam, czy była jeszcze jedna taka sytuacja, że zrobiłem taką manianę. No kurde, wszyscy tutaj w jednym miejscu praktycznie, poza jednym. Już się rozdzielają, okej, czyli ten widzę już jest potencjalną moją ofiarą. Więc czemu by nie spróbować go załatwić? Target in sight. Target is mobile. Target is lost. Move to locate. No właśnie, teraz zobaczyłem pewnie, że jest cichy knockout. Zaraz będzie pewnie znowu zgon. No dokładnie. Dokładnie. Kolejny zgon. Escape from Arkham City is impossible, Catwoman. What's going on? Dobra, mam nadzieję, że teraz po prostu mi się wszystko już uda zrobić tutaj, bo zauważyłem to, że jest cichy knockout. Tutaj trzeba na nich naprawdę uważać, bo zobaczcie, Kobiety Kot nie jest tak rozwinięta jak Batman. A tutaj kilka strzałów w plecy, czy tam w ogóle w nas. I to jest po prostu koniec. Jeden na zwyczaj, damy radę go załatwić. Jak przybiegnie następny, to już jest koniec. Ale zobaczcie, bezkarnie możemy sobie popitalać po tym suficie. Nikt się kuźwa nie zorientuje, nikt. No chyba, że się na nas spojrzy, a my będziemy biegać. No i spoko. No i tym chyba oto sposobem znalazłem sposób, żeby ich tutaj wyeliminować wszystkich. Aha, czyli nie możemy ich zabijać, jak oni są przy ścianie. Zostało z tego, co widzę, trzech. Chociaż pewności nie mam, czy za mną czegoś nie ma, ale tego to na spokojnie sobie zdejmiemy. This is Tiger 5-4. We have confirmation that target is in the steel mill. I repeat, Batman is in the steel mill. Tego po lewej ja bym wziął. Okej, skoro wolę tego po prawej, spoko. Target is set. Then let protocol 10 commence. Understood. No i został jeden, więc teraz to już na spokojnie sobie poradzimy z tym. Czyżby zaczęła się właśnie procedura 10? Tak mi się właśnie coś wydaje. Looks like this kitten's got the cream. Try and tie me up in your plants? Like hell. Oops, chyba Ivy się nie spodoba. Does that hurt much, Ivy? Okej, chyba chodzi właśnie o te walizki. No, nawet nie zauważyłaś, jak oni tu wchodzą? Pozdrawiam. Dobra, teraz szybka rozwałka tutaj. Myślę, że damy sobie radę. Mam taką nadzieję. Bo to chyba pamiętam w miarę jeszcze. Wiecie, moi drodzy, nagrywałem sporo odcinków pod rząd. Ja już generalnie, jak wy oglądacie tą serię, to ja już ją zakończyłem. I teraz tylko planuję sobie kolejną. Na spokojnie wszystko rozkładam, renderuję, wrzucam wam
I mam czas, żeby po prostu poplanować sobie troszkę do przodu. Bo wiem, że kolejną serią będzie dodatek do Far Cry'a, do Far Cry'a 4, czyli Dolina Yeti. Więc pierwszy odcinek też tego jest, jest nagrany. I generalnie, moi drodzy, mam do was pytanie, jeśli chodzi o Far Cry'a 4 i kolejne serie. Czy chcielibyście coś takiego, że ja bym nagrywał na przykład odcinek, na przykład taką długą część odcinka, czyli kurde, nie wiem, z 3 godziny. Ja bym sobie to wtedy właśnie podzielił na właśnie mniejsze takie odcineczki, jak zawsze będą tutaj trwające tak normalnie, i bym wam wrzucał. Tylko że wszystko wiecie, zaczyna się intrem i lecimy dalej, kończy się, zaczyna się intrem, lecimy dalej, no i po prostu tak, żeby to wszystko usprawić, żeby więcej po prostu nagrać, i nawet myślę, że szybciej byłyby możliwe zmienianie serii, ponieważ szybciej by nam to poszło. Więc napiszcie mi proszę pod tym filmem w komentarzu, co o tym sądzicie, bo ja was o to pytałem, jak nagrywałem pierwszego Far Cry'a, a tak to bym już mógł sobie coś poplanować do momentu, aż byśmy zaczęli sobie wrzucać znowu Far Cry'a. Także to jest moja prośba pod tym odcinkiem. Czyli wiecie, co wybrałem. Generalnie kobieta kot miała teraz do wyboru albo uratować Batmana, albo zwiewać z Arkham City. Ale ja, mądry oczywiście fan Batmana, stwierdziłem, że mu pomogę, więc no sami wiecie, widzicie zresztą. Since when did you grow a conscience? Do I have to do everything around here? Don't die, Batman. I'm coming to save you. Więc w sumie to powiem wam, że bardzo dobrze się złożyło tak, że nagrywam dla was teraz, to od razu dostanę odpowiedź, nie dopiero po zakończeniu serii. I w taki sposób właśnie chciałem wam zrobić jeszcze jedną serię, więc w ten sposób, jak mówiłem, bo ona by była bardzo długa i nie za bardzo mi się chce nagrywać po jednym odcinku, potem renderować, to wszystko składać, potem kolejny. A dokładnie mówię o Titan Quest z dodatkiem Immortal Throne. I jeśli wiecie, to na pewno łapiecie, o co chodzi, dlaczego mówię, że długa, więc napiszcie mi właśnie to, co was prosiłem w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. Dobra, Batman żyje, więc lecimy. Strange is launching missile strikes on Arkham City from Wonder Tower. You shut this place down. Joker's taken Talia. I'm going after them. You can't. Hundreds will be killed. I need your help to stop the attack. He'll kill Talia. You need to think this through. Batman can't let all these people die. My tracker is not activating. Reroute all Wayne Tech satellites to boost the signal. I can't do that. I realize it is difficult, Sam. But you need to decide if one life is worth sacrificing to save a thousand. Don't do this, Alfred. Batman must save Gotham. I'm sorry, but deep down, you know I'm right. Oracle, do not lose Talia's signal. Okay, the tower's locked down. No way in without the codes. One of the choppers will be carrying the master control program. I just need to find that chopper. Okej, czyli teraz tych wszystkich śmigłowców musimy znaleźć jeden, który ma taki specjalny chip, który ma cały program tego strzeliwania i tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Okej. Za łatwo by było chyba, jakbym znalazł go za pierwszym razem, co? Dobra, spróbujemy teraz kolejny sobie. No to nie wygląda mi na śmigłowiec, Batmanie. Tak plus minus, to ja wiem chyba, który to będzie i nie powiem wam, od razu wam nie powiem. Jesteśmy w tym momencie gdzie? No 15 minut ponad odcineczka, więc w miarę dobrze.
Nope. Ten też nie. Coś jeszcze wam chciałem powiedzieć, że to kolejny będzie Far Cry 4 Dolina Yeti. A, robię Far Cry'a, ponieważ chciałbym później w miarę szybko zrobić Primala, ponieważ bodajże w lutym, z tego co kojarzę, wychodzi Far Cry 5, więc to też bym chciał wam zrobić, bo mam już go zakupionego i tylko czekam na premierę, więc możliwe, że jeżeli się uda, to na premierę już po prostu będą z tego odcineczki. To byłaby naprawdę bardzo fajna rzecz. No i jestem właśnie ciekawy, czy nam się to wszystko uda zrobić. Boże, moi drodzy, zobaczcie, ile tych śmigłowców tutaj jest i tylko jeden odpowiedni. A z tego, co wychodzi, to właśnie zaczęła się procedura 10, polegająca na zniszczeniu Arkham City i zabiciu tutaj wszystkich ludzi. Hugo Strange jest tutaj odpowiedzialny za cały ten bajzel i aktualnie siedzi na wieży cudów, więc najpewniej będzie trzeba po prostu się tam do niego wybrać. Może to ten? Bo nie wiem już. Mi się już pomyliło. Może ten. Tak, proszę bardzo, jest ten. Okej, dobra. I'm heading to Wonder Tower. Good. You're doing the right thing. The code should let you enter via the guard room near the main gate. Don't lose Talia's signal. When I'm finished in the tower, I'm going after her. She doesn't know Joker. She's out of her depth. I need to save her. Okay, czyli teraz po prostu musimy dostać się chyba do zamkniętej strefy, w której jest Wieża Cudów i dostać się do tego miejsca, które przez całą grę było dla nas zamknięte. I tam będzie kolejna akcja. No dobra, no to ta wieża cudów, powiem wam, że jest naprawdę ogromna. Ulala, snajperzy. No proszę. Nie wiem jak... Chyba wiem, jak to rozegrałem wtedy i aktualnie rozegrałbym to identycznie. Trzeba ich po cichu zaskoczyć. No właśnie, dokładnie. Gong. I gong. No i świetnie. To tak, to jest tutaj, więc tutaj widziałem taki czytnik. Właśnie, trzeba tutaj deszyfratorem sekwencyjnym tutaj to zrobić. Geniusz. Trudne hasło to nie było. Dobra, co ja tutaj wybiorę? Ciosy krytyczne czy coś innego? Bo mówiłem coś tutaj właśnie o ciosach krytycznych wtedy, jak nagrywałem. No właśnie, tak, ciosy krytyczne wybrałem. Okej, na pewno się to kiedyś przyda. Zawsze to jest jakaś pomoc w walce, więc tutaj nie ma mowy o spartoleniu tej umiejętności, że bez sensu, że ją dałem, tam tratatata. O, tam jakaś armia jest, ale nie wiem, czy to nie jest na zewnątrz. O, oh, fuck. No. Gdzie to było? Na dole chyba. Nie, no może pójść na dół? Czy jakoś tak? No tak, tutaj jest kolejny taki bzęcyk. A nie, jednak tutaj są.
need to attack from behind to avoid being hit. Ach, czyli tutaj jeszcze walka będzie. Dobra, moi drodzy. Lecimy z tematem. O, fajnie, elegancko. Jeden już z paralizatorem odleciał, więc... Wow! No proszę. Batrangiem go. Zdjęliśmy. I have a question for you. Before my arrival, this city was drowning under a tide of filth. Don't move! No trochę was tu jest. Aha, czyli chyba Hugo Strange musi dokończyć całą swoją wypowiedź i my dopiero będziemy mogli sobie z nimi powalczyć. Tylko mam nadzieję, że życie mi nie leci od tego, jak oni mnie tutaj tłuką. It must be depressing. All your sacrifices, and yet you are the one to blame. Oh, Holly, you're beautiful. We have at long last defeated the great Batman. Soon I will take my rightful place at my master's side. We will rule over this world. So thank you, Batman. No. Okej, moi drodzy, jesteśmy tutaj, mi troszkę chyba ucięło filmik jeszcze, nie wiem dlaczego, więc początek walki raczej się też nie nagrał z tego, co widzę, ale mniejsza, jesteśmy w trakcie walki, więc damy sobie na spokojnie radę. Bo nie wiem, czy za pierwszym, czy za drugim, ja nie pamiętam kompletnie tego, ile razy ja tutaj walczyłem. No ale jest naprawdę ciężka sprawa z tymi paralizatorami, z tymi pałkami i tymi tarczami. Ała, to był towar, mnie zablało na te nerki. Wow, jeszcze jeden raz próbę przecież. No tak, przecież zapomniałem. On latał dookoła nas wtedy przecież i... Nawet coś tam wspominałem chyba. Bo nie pamiętam już, Boże. Ja to gadam cały czas coś. O Jezu, jaki piękny knockout wszedł. Ulala, ale mnie to poskładali. Nawet znowu nie spojrzałem na życie. No nic, będzie trzeba, moi drodzy, spróbować sił jeszcze raz w tej walce. No, czyli teraz walkę mamy już od początku. Okej. No to jeszcze dostał bombą gazową, kurde, dymną, pysku, fajnie. Elegancko wchodzą te kontry. No tylko do momentu, aż nie dostanę w pysk. Świetnie, świetnie to idzie. Taka płynna walka, to mi się najbardziej podoba. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Zwłaszcza tego, jak wpierdolę staje. Myślę, że tym razem powinno nam się udać. Jest ich coraz mniej, dużo lepiej idzie niż poprzednio. Tylko te tarcze mnie denerwują i to naprawdę. Pykciach. Ała, to aż mnie zabolało. Tak po chamsku weszło.
Świetnie, świetnie, po prostu świetnie. Trzymał tą beczkę i jeszcze mu wybuchła w łapach. O Jezu. Oj kurwa, kaleka do końca życia. Się kaleką to już jest pewnie. Bo jak mówiłem, Batman nie zabija, Batman robi z nich warzywa. Uniknęliśmy tego jednego ciosu mocnego, ale tutaj jest ten starczo, bo my ich po prostu nie lubimy. Ała! Ej, moi drodzy, czy byśmy musieli od nowa to robić, bo to jest taki trochę mały problem, jeśli chodzi o to, że my nie mamy praktycznie życia już. Oh fuck. Widzę walkę o przetrwanie tylko. Czyli jeszcze jeden strzał i koniec. Okej. Dobra, jeden spadł. Jeszcze dwóch zostało, ale takich naprawdę najgorszych debili. Wow. Dobrze, w ostatniej sekundzie się to udało zrobić. Okej, jeden został. I paralizatorem, jeb. Dobrze, dobrze, dobrze. Idealnie, pięknie, świetnie. Okej, moi drodzy, słuchajcie. Tutaj się za chwilkę odcinek kończy, więc za sekundkę skończymy. Także ja już wam serdecznie podziękuję za to, że oglądaliście go i za to, że wysłuchaliście tego mojego gadania, które no nie było trochę takie ogarnięte, bo już parę razy to widziałem, więc musiałem na spontanie coś wymyślać. Więc słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek, zapraszam was do kolejnych, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam i moi drodzy, co, do zobaczenia w kolejnym i w kolejnych też odcinkach z serii Batman Arkham City. Na razie, trzymajcie się. Hej!